Rozmowa po dziewiątej. 5 minut po godzinie 9:00. Jesteśmy w Radiu Zielona Góra. Czas na rozmowę po 9:00. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz w naszym studiu. Tomasz Lech, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Twoja Rodzina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak pomagać zielonogórzanom, lubuszanom, ale nie tylko. Bo jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, pomagają Państwo każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, bez względu na to, czy urodził się w Zielonej Górze, czy w innym mieście. Chociaż wiadomo, dom samotnej matki, o którym porozmawiamy, czy ośrodek interwencji kryzysowej jest stricte dla mieszkańców Zielonej Góry. I od domu samotnej matki chciałem rozpocząć naszą rozmowę. Jak wygląda taka codzienna, zwykła działalność domu samotnej matki w Zielonej Górze, przy Alei Wojska Polskiego, dodajmy. Jasne. Dom samotnej matki jest to miejsce, które ma na celu wspierać rodziców, czyli nie tylko matki, ale też ojców czy innych opiekunów. Zdarzyło nam się mieć na przykład babcię z dziećmi. Do tego, żeby usamodzielnić się, ten czas pobytu to jest około roku. I w tym czasie z pracownikami domu samotnej matki prowadzone są działania, ustalone są kroki, jakie należy podjąć, żeby nastąpiła zmiana, żeby nastąpiła poprawa sytuacji, która ma skutkować tym, że znajdzie się miejsce zamieszkania. Być może naprawią się relacje rodzinne, które właśnie dadzą efekt tego, że to miejsce się znajdzie. A być może jest to czas, żeby zrozumieć swoje postępowanie czy jakieś działania nieprawidłowe i w krótkim czasie na przykład podjąć pracę, bo do tego też to jest jakby główny element, do którego dążymy, żeby osoba dorosła podjęła pracę i znalazła środki na własne mieszkanie w ujęciu wynajmu, no bo wiadomo, że na początku jest to taka forma. W nowym miejscu są Państwo 2021 roku, to jest 7 pokoi, to jest dom, jak każdy można powiedzieć, z ludźmi, z ich problemami, z ich talentami, z ich emocjami, tam między innymi sala nauki, zabaw, kuchnia. Chciałem zapytać o to, jak wygląda taki indywidualny plan wsparcia dla każdej przyjętej przez Państwa osoby do domu samotnej matki. Na początku tego czasu pobytu w domu samotnej matki dajemy sobie około tygodnia, żeby ta osoba i okrzepła i trochę też zidentyfikowała to miejsce, poczuła się pewnie i bezpiecznie. Natomiast później razem z nami przygotowywany jest plan usamodzielnienia, czyli identyfikujemy te najbardziej istotne punkty na początku, co trzeba zrobić. Czasami jest to ubezpieczenie się, czasami jest to zarejestrowanie się w urzędzie pracy, załatwienie spraw podstawowych medycznych, czy to swoich, czy dzieci. Następnie w takim cyklu cotygodniowym mniej więcej jest to sprawdzane, więc to też nie jest tak, że te osoby mają bardzo dużo czasu, żeby realizować te działania. One są korygowane, zdajemy sobie sprawę, że te osoby czasami mają pewne ograniczenia. To też jest tak, że one, bywa też tak, że nigdy wcześniej nikt im nie pokazywał, co trzeba zrobić i że na to jest czas, więc też nie mają tej perspektywy we własnych umiejętnościach. I powoli dokładamy nowych działań, które są wymagane, bo obowiązkowo muszą osoby te korzystać z psychologa, bo jest to jakby nie było forma identyfikacji, co się zadziało we mnie i co się działo w otoczeniu, że tak się stało, jak jest i z czym muszę sobie poradzić. No i te działania później rozrastają się o różne elementy wychowawcze, edukacyjne, warsztaty umiejętności różnego rodzaju podchodzą i dietetyczne i związane z edukacją zawodową. Różne działania proponujemy naszym mieszkańcom tak, żeby oni zobaczyli, że ten świat jest bardzo różnorodny i ich możliwości też są ogromne. Warto dodać, że osoba potrzebująca pomocy to może być matka, tak jak pan mówił, nawet babcia, tata, prawny opiekun powinien zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, aby otrzymać skierowanie do państwa, ale skierowanie to jedno. Bywają sytuacje, że ktoś po prostu przychodzi z ulicy, potrzebuje pomocy i tutaj chciałem zapytać o ośrodek interwencji kryzysowej. Jak wygląda działalność tego ośrodka? To jest też w tym samym budynku, tak naprawdę my przyjmujemy, że to jest taki pierwszy front, pierwszy kontakt wszystkich osób, które potrzebują, czyli nawet osoby, które przychodzą do domu samotnej matki, zazwyczaj najpierw trafiają ze swoim problemem do ośrodka interwencji kryzysowej. I to jest miejsce, gdzie zawsze, i czy dzień, czy noc, czy święta, Sylwester, święta wielkanocne, nieważne jaki dzień i pora wydarzenia świata, ktoś jest i ta osoba ma przede wszystkim wysłuchać,
ma próbować zrozumieć, w czym jest trudność i zaproponować rozwiązania. Oczywiście mówimy o sferze rodzinnej zawsze, więc może zaproponować poradnictwo różnego rodzaju, czyli prawne, psychologiczne, mediacje rodzinne, takie, które nie wymaga obecności czy zamieszkania. Natomiast w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest nagła sytuacja, typu doświadczanie przemocy, nagła utrata miejsca zamieszkania przez kobietę z dziećmi, ojca z dziećmi, bo jednak to jest nasza grupa docelowa, czy kobiety w ciąży, to zawsze jesteśmy w stanie tą osobę przyjąć. Mamy taki czas ustawowy do 3 miesięcy, też formę gorącej interwencji, czyli do 3 dni, i wtedy przez te pierwsze 3 dni to przyjmiemy tak naprawdę każdego. Pan redaktor powiedział, że Zielona Góra, natomiast tu my przyjęliśmy wersję taką, że do tych 3 dni przyjmiemy każdego, kto potrzebuje pomocy, bo tak naprawdę ta osoba potrzebuje w pierwszej kolejności bezpiecznego schronienia i zatrzymania, a my później poprzez kontakt z różnymi ośrodkami pomocy społecznej czy innymi podmiotami możemy ustalić, tak powiedzmy prosto, czyja ta osoba jest w ujęciu pomocy społecznej i kto może jej zaproponować rozwiązanie. Jeżeli ta osoba jest z Zielonej Góry rzeczywiście, czy z jakiejś takiej najbliższej okolicy, to korzysta dalej z naszych różnych działań, natomiast jeżeli jest z innego obszaru Polski, no to wiadomo, że dany OPA, ośrodek pomocy społecznej, jest zobowiązany do podjęcia działań wspierających. No i dodajmy, że jest jeszcze całodobowa linia telefoniczna, tak, która również jest po to, żeby tak móc się skontaktować. Tak jest. To jest tak zwany telefon zaufania. On też działa równolegle z ośrodkiem interwencji kryzysowej. Najczęściej osoby dzwonią w nocy. Jest to taki czas, że potrzebują porozmawiać i przedstawić swoje problemy. My też nie we wszystkich aspektach jesteśmy w stanie pomóc, ale my mamy zestaw kontaktów, telefonów, gdzie możemy zaproponować dalsze działania. Są osoby, które kilka razy do nas dzwonią w ciągu roku, zawracają do nas. My też rejestrujemy informacje o tych rozmowach, bo to są anonimowe rozmowy, więc nie rejestrujemy numerów telefonów czy innych rzeczy. Chyba że jest to rozmowa z takim ryzykiem interwencyjnym polegającym chociażby na próbie samobójczej, bo takie też się zdarzają. No i wtedy rzeczywiście my rejestrujemy takie zdarzenie, kontaktujemy się też z policją. Policja, zdarzyło nam się też prosić policję o identyfikację po numerze telefonu tej osoby, miejsca zamieszkania i żeby tam pojechać i sprawdzić, bo jednak te osoby nie zawsze są gotowe powiedzieć nam na tyle dużo, żebyśmy byli w stanie im pomóc nawet na zasadzie identyfikacji miejsca, skąd są, a czasami są z różnych części Polski. Mówiliśmy o domu samotnej matki, mówiliśmy o ośrodku interwencji kryzysowej, to powiedzmy jeszcze o innych ważnych działaniach Państwa stowarzyszenia. Tak jest, prowadzimy w Zielonej Górze 4 mieszkania chronione, czy to treningowe. Tutaj my byliśmy dużo, dużo wcześniej niż ustawa powstała, jeśli chodzi o określanie tych mieszkań. Są to rzeczywiście mieszkania, które są dla osób, które tak naprawdę są na etapie ośrodka interwencji i domu samotnej matki, tak przyjęliśmy sobie, i jeszcze potrzebują wsparcia, natomiast już pracują, potrafią się utrzymać, natomiast z różnych powodów ich sytuacja nie pozwala im usamodzielnić. Na przykład mamy taką panią, która obecnie jest w mieszkaniu uchronionym, która ma małe dziecko, które będąc u nas w domu samotnej matki urodziła, i dziecko ma różne trudności zdrowotne, takie poważne, i one uniemożliwiają pani podjąć pracę. Jest już w ramach świadczeń różnego rodzaju pomocy społecznej zaopiekowana finansowo, natomiast no nie jest w stanie odłożyć pieniędzy na wynajem taki zwyczajny. Więc to jest ten czas, żeby ona mogła skupić się na pomocy dziecku, a nie obawiać się, gdzie mam zamieszkać i w jaki sposób funkcjonować. Więc te mieszkania są właśnie dla tych, którzy z nami współpracują, w jakiś sposób pokazują, że działają, i ta pomoc jeszcze jest troszeczkę potrzebna, więc ten czas jest do 2 lat. I prawdę mówiąc, jeżeli okazałoby się, że byśmy policzyli wszystkie te sekwencje czasowe, czasami się udaje tej osobie dotrwać do czasu, kiedy uzyska mieszkanie socjalne. I do tego też dążymy. Państwa pomoc to również rodzinny ośrodek mediacyjny, poradnictwo specjalistyczne, warsztat umiejętności wychowawczych, ale z racji tego, że kończy nam się czas, a mamy do omówienia jeszcze 2 tematy. Chciałem zapytać o zbiórkę, która wciąż trwa. Na naszej antenie już o tym mówiliśmy. Zbiórka na grupy dzieci nienarodzonych. Proszę powiedzieć o tej inicjatywie. Tak jest. To jest też nasza działalność. Prowadzimy ją od 17 lat. Ja Państwu pokażę w kamerze, bo już wiem, że jesteśmy w kamerze. Mamy taki plakat też Państwo na cmentarzu. Mogą go zobaczyć na Facebooku w różnych miejscach. Jest to zbiórka realizowana przez zrzutka.pl. Jak Państwo wpiszą Zielona Góra, odnowienie starego i postawienie nowego grobu dzieci nienarodzonych. Mogą Państwo tak od ręki wpłacić dowolną kwotę, jaką uznacie za potrzebną. I jest to miejsce, w którym chowane są, bo też właśnie robiąc tą zrzutkę okazało się, że wiele osób nie wie, raz na 3 miesiące, a w tym najbliższym czasie jutro o 12:40 odbywa się pochówek takich dzieci, czyli w momencie, kiedy przez 3 miesiące zdarzy się sytuacja poronienia, czy pojawienia się śmierć
śmierci płodu w szpitalu, to wtedy ta osoba nie zawsze jest gotowa do tego, żeby pochować dziecko i zgodnie z ustawą ktoś to musi zrobić, a my też przyjmujemy zasadę taką, że też to trzeba zrobić w formie takiej bardzo duchowej, więc oprócz tego, że miasto Zielona Góra robi tą część taką fizyczno-techniczną, no to nasza strona jest taka, żeby zrobić tą część duchową, czyli jest różaniec, jest forma przejścia pod grób, jest to normalna ceremonia pochówkowa i pożegnania dziecka, które się straciło. Co roku pomagają Państwo około 800 osobom, głównie dzięki datkom. Chciałem zapytać właśnie o 1,5% podatku. W tym roku, jak i w każdym innym, zbieramy środki z 1,5%. Mogą nas Państwo wesprzeć tym działaniem. Pokażę Państwu, tak, mam plakat, też pokażę. W każdym roku staramy się uzyskać wsparcie osoby znanej. Jest to pomoc bezinteresowna, bezkosztowa dla nas. W tym roku jest to Barbara Kurdej-Szatan. Jest to wsparcie, które dzięki Państwa przekazaniu tych środków, a dla Państwa to żaden koszt. Możemy realizować działania spontaniczne czy nagłe, niespodziewane, bo dużo naszych działań realizujemy z pieniędzy miasta Zielona Góra, czy Urzędu Marszałkowskiego, albo Wojewódzkiego, albo innych środków, natomiast te wolne pieniądze od Państwa dają nam możliwość do tego, żeby w momencie, kiedy ktoś się pojawi głodny, to my możemy kupić cokolwiek, bo tak to pieniądze są oznaczone, jeśli chodzi o takie publiczne środki. Tu możemy te pieniądze spożytkować na to, co jest na dany moment potrzebne, albo na to, czego nie przewidzieliśmy, a jest potrzebne tego, żeby stowarzyszenie się mogło rozwijać. I tutaj musimy postawić kropkę. Dziękuję za przybycie do studia Radia Zielona Góra. Ja przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Lachman, przewodniczący zarządu stowarzyszenia Twoja Rodzina. Rozmowę przeprowadził Piotr Kuśnierz. Udanego dnia. Do usłyszenia. Rozmowa po 9:00.